Moją wolą jest spocząć po śmierci z żoną Elizą czego ani Wysoki Sąd, ani nikt inny zabronić mi nie może. Poza tym, że jestem skazany na dożywocie, nadal jestem człowiekiem pamiętającym codziennie o stracie żony. Historia, którą dzisiaj Wam przedstawię. To historia szczególnie mi bliska, głównie z tego względu, że jest to jedna z pierwszych opowieści kryminalnych, które wydarzyły się w Polsce, o których usłyszałam w swoim życiu. Jest to też taka historia, obok której nie można przejść obojętnie. Eliza Łopacińska przechodzi na świat w 1976 roku jako pierwsza córka swoich rodziców Pani Elżbiety i Pana Marka Łopacińskich. Wkrótce na świat przychodzi też jej siostra Marta. Eliza jest bardzo dobrą, spokojną córką. Jej największą pasją jest żeglarstwo. W 1998 roku, kiedy ma 22 lata. Poznaje Gabriela. Gabriel jest 3 lata starszy od Elizy, ma 25 lat i podobnie jak ona pochodzi z Konstantynowa Łódzkiego. Nie jest to ich pierwsze spotkanie w życiu, ponieważ znali się z widzenia, jednak nigdy wcześniej nie mieli ze sobą okazji porozmawiać, spędzić ze sobą więcej czasu. Mimo że chodzili wcześniej do jednej szkoły, było to liceum, jednak nie znali się zbyt dobrze. Dlatego wspólnie spędzony czas pozwolił im na to, żeby lepiej się poznać, ale doprowadził też do tego, że młodzi po prostu się w sobie zakochali. Gabriel nie tylko starał się o względy Elizy, ale także zabiegał o sympatię jej rodziców, Elżbiety i Marka. I robił to naprawdę z powodzeniem, ponieważ rodzice Elizy. Bardzo go polubili, a później pokochali. Ojciec Elizy jednak zawsze mówił o nim tak trochę mm, z takim może nie pobłażaniem, ale uważał go za takiego typowego misiaka, miśka. Nawet w jednym z wywiadów mówił o nim taki ciepły kluchy, że to nie był taki mężczyzna, który był takim archetypem mocnego. Kipiącego testosteronem mężczyzny. Raczej był taki ciepły, miękki, ugodowy. Najważniejsze jednak jest to, że podoba się Elizie taki, jaki jest. Kiedy Gabriel spotyka się z przychylnością swoich potencjalnych teściów, nabiera też większej odwagi, żeby zabiegać o Elizę, dlatego kupuje jej kwiaty, wręcza jej mnóstwo prezentów, robi jej różnego rodzaju niespodzianki, angażuje jej bliskich do tego, żeby mu pomagali w tych niespodziankach, zabiera ją na różne wyjazdy, stara się o nią naprawdę jak taki typowy książę z bajki. Przez trzy lata jest tak skuteczny, że w sierpniu 2001 roku Eliza zostaje jego żoną. Śluby wesele są takim prawdziwym świętym miłości. Wszyscy gości i bliscy widzą zarówno Elizę, jak i Gabriela tańczących ze sobą, śmiejących się, cieszących sobą nawzajem. Ten dzień jest tak piękny, że wróży młodym same najlepsze lata, które mają przed nimi nadejść. I pierwszym krokiem do takiej wspólnej przyszłości ma być wspólne zamieszkanie, do którego dochodzi tuż po ślubie, gdzie. Eliza razem z Gabrielem zamieszkują w jego mieszkaniu. Pierwsze lata małżeństwa upływają im głównie na pracy i na dorabianiu się takich pierwszych swoich wspólnych pieniędzy. Eliza pracuje jako księgowa, dojeżdża codziennie do Łodzi na widzew, gdzie pracuje jako księgowa. Z kolei Gabriel prowadzi własną firmę zajmującą się technikami grzewczymi w ich rodzinnym mieście, czyli w Konstantynowie Łódzkim. Firma całkiem dobrze prosperuje przez trzy lata małżeństwa wiedzie im się na tyle dobrze finansowo i w ogóle tak emocjonalnie w tym małżeństwie, że postanawiają poczynić kolejny krok i kupić wspólny dom, przenieść się z mieszkania w bloku. I tak dzieje się w 2004 roku. Jest czerwiec 2004 roku, dokładnie połowa miesiąca, kiedy Eliza dzwoni do swojej mamy i mówi jej, że jej mąż Gabriel znalazł jakąś bardzo atrakcyjną ofertę e, sprzedaży nie tylko działki, ale też domu, który na tej działce stoi, za bardzo przyjemne pieniądze, i w tygodniu będą chcieli pojechać tę działkę obejrzeć, i ten dom. 17 czerwca 2004 roku. Eliza jest w pracy, kiedy nagle odbiera telefon od swojego męża, który mówi jej, żeby postarała się wcześniej zwolnić z pracy, ponieważ w wodzie Wodzieradach pod Konstantynowem Łódzkim jest właśnie ta atrakcyjna oferta, działki z domem i on umówił się dzisiaj z właścicielem, żeby tę działkę obejrzeć, bo zależy mu na czasie, podobno ma jakichś kupców. Generalnie czasu jest mało i jeżeli im zależy na przeniesieniu się na, własne, na własną ziemię i posiadaniu własnego domu, Domu, to powinni się jak najszybciej tam wybrać. Eliza jest podekscytowana, mówi o tym, że musi wcześniej wyjść swojej koleżance z pracy, która rozumie, że jest to wyjątkowa sytuacja, no niecodziennie znajduje się dom swoich marzeń do kupienia, więc spokojnie bierze za Eliza zastępstwo, czy tam mówi, że będzie ją kryć, czy tam, że ją usprawiedliwi, no wiecie, po prostu wyraża absolutne zrozumienie na wyjście z pracy, i widzi Elizę, która wychodzi z biura. I kiedy są już na drodze do Wodzierad, z naprzeciwka z bardzo dużą prędkością nadjeżdża Polonez Trak, który zderza się z nimi czołowo. Eliza i Gabriel poruszają się Seatem, który w wyniku tego zderzenia staje w płomieniach. Gabrielowi udaje się wydostać z tego samochodu, w którym niestety zostaje Eliza. Jest uwięziona, nie da się jej wyciągnąć z tego samochodu. Drzwi są zacięte. W związku z tym Gabriel próbuje wezwać pomoc, ale niestety do wypadku dochodzi na pustej drodze. Do zabudowań najbliższych jest dość daleko. Próbuje też dotrzeć do tego samochodu, do tego polona zatraka, zobaczyć co się stało z tamtym kierowcą. No, też są emocje. Być może on może pomóc wydostać Elizę z tego samochodu. Jednak okazuje się, że w tym Poloniazie już nikogo nie ma i sprawca najprawdopodobniej zbiegł z miejsca wypadku. Robi się naprawdę groźnie, dlatego że sad Toledo, którym Eliza jechała wraz ze swoim mężem, był przede wszystkim napędzany gazem. Miał instalację LPG, w związku z tym, kiedy samochód stanął w płomieniach, wybuch był właściwie kwestią czasu. Dlatego tak ważne było to, żeby Elizę z tego samochodu wyciągnąć e, przez te zablokowane drzwi. Gabriel szuka pomocy, idzie wzdłuż drogi, e, udaje mu się dojść do jakichś zabudowań i poprosić ludzi, którzy w tych zabudowaniach są, i poprosić ich o to, żeby wezwali pomoc. I następnie. Kiedy udaje mu się skontaktować z kimś, kto wzywa tę pomoc, sam wraca w stronę tego wypadku i kiedy idzie drogą, kuleje, widać, że jest bardzo osłabiony, mija go radiowóz, który jedzie, wezwany właśnie przez tych mieszkańców na miejsce wypadku, zauważa takiego mężczyznę, podjeżdża do niego, zatrzymuje się, okazuje się, że jest to właśnie Gabriel, który ma na miejscu wypadku swoją żonę uwięzioną w płonącym samochodzie, zabiera go za sobą i jedzie na miejsce tego Wypadku, gdzie jak już się okazuje, jest straż pożarna, która ochotnicza straż pożarna, która, y, której siedziba w ogóle znajdowała się niecały kilometr od miejsca tego wypadku, więc ich reakcja była wręcz błyskawiczna. Kiedy policjanci dojeżdżają z Gabrielem na miejsce, y, przede wszystkim sprawdzają też, czy ktoś jest w tym polonezie traku. Okazuje się, że nie dość, że nie ma tam w środku kierowcy, to jeszcze z tego samochodu zostały odkręcone tablice rejestracyjne. Tak, jakby ktoś chciał za wszelką cenę zataić swoją tożsamość. Wygląda to niezwykle podejrzanie i w pierwszym odruchu e, śledczy, razem z, nawet ze strażakami zakładają, że do wypadku doszło, ponieważ kierowca tego traka był pod wpływem alkoholu. Niestety na miejsce ostatnie przybywa pogotowie, i kiedy widzi w jakim stanie jest Gabriel, ale przede wszystkim w jak ciężkim stanie jest Eliza, biorą e, obojem małżonków do e, szpitala, jednak po kilku godzinach z tego szpitala, e, do którego już e, przybyli rodzice Elizy, zawiadomieni przez. E, Matkę Gabriela, która wiedziała o wypadku od syna, który się z nią skontaktował. Rodzice Elizy stwierdzili, że skoro Eliza jest w tak ciężkim stanie, to trzeba ją przewieźć do najlepszego możliwego szpitala, czyli do szpitala, który zajmuje się stricte oparzeniami i jest to szpital na Śląsku, w Sieńmianowicach Śląskich. Wtedy dzieje się coś dziwnego, ponieważ Gabriel bardzo nie chce opuszczać swojej żony, a sam musi zostać w szpitalu. I stawia nawet swoim teściom takie ultimatum, że jeżeli oni mają zamiar zabrać Elizę z tego szpitala, to on z tego szpitala sam wypala. Elizę udaje przetransportować się do Siemianowic Śląskich, gdzie leży na oddziale intensywnej opieki medycznej. Okazuje się, że ma bardzo ciężkie poparzenia głowy, szyi, ma całkowicie poparzone gałki oczne oraz liczne obrażenia reszty ciała, dłoni, też niestety dróg oddechowych. Jej stan jest bardzo ciężki. Gabriel z kolei wychodzi ze szpitala po tygodniu, i kiedy wychodzi z tego szpitala, z którego, jak się okazuje, nie spalił tak jak się zarzekał. Pierwsze, co kieruje się do swoich teściów, z którymi no, wspiera się w tej tragedii. On strasznie cierpi, że jego całe życie, którym jest Eliza, właśnie walczy o swoje życie. Do tego wszystkiego rodzice Elizy też są bardzo przerażeni tą tragedią. No, wspierają się, kochają siebie, są dla siebie naprawdę olbrzymim wsparciem w tej bardzo trudnej sytuacji. Misją Gabriela staje się znalezienie sprawcy tego tragicznego wypadku, o którym właściwie Non stop mówi swoim rodzicom, swoim znajomym, ale przede wszystkim rodzicom Elizy nie jest w stanie pojąć tego i zaakceptować faktu, że jakiś pijany człowiek, kompletnie nieodpowiedzialny doprowadził do takiego ciężkiego wypadku, w wyniku którego nawet jeżeli Eliza wyjdzie, to będzie kaleką do końca swoich dni. Po trzech tygodniach od tego wypadku staje się najgorsze. 6 lipca 2004 roku Eliza umiera w szpitalu w Siemianowicach Śląskich. Śmierć Elizy bardzo wiąże jej rodziców z mężem Elizy. Ponieważ spotykają się jeszcze częściej, wspierają się wspólnie w tej olbrzymiej tragedii. Dochodzi do pogrzebu, który w 100% zorganizował Gabriel. Wykupił miejsce na cmentarzu od razu na 25 lat. Do tego wszystkiego podczas pogrzebu bardzo był smutny. Przyjmował też kondolencje. Wtedy też starał się pocieszać w ogóle współżałobników. Ale co najważniejsze, podczas tego pogrzebu ojciec Elizy. Pan Marek podszedł do Gabriela, objął go ramieniem i powiedział mu takie słowa, że y, mimo tego, że jego córka nie żyje, to pamiętaj, że jesteś naszym synem, byłeś nim i zawsze nim pozostaniesz. Nasz dom jest dla ciebie zawsze otwarty i zawsze jest w nim dla ciebie miejsce, dlatego przychodź do nas, ponieważ jesteś taką jedyną namiastką, która nam została po naszej córce. Ten wypadek. Nie daje jednak spokoju śledczym, którzy od początku się nim zajmują i którzy chcą wyjaśnić przede wszystkim nie tyle, to siedział za kółkiem tego Poloneza Traka i złapać tego pijanego kierowcę, bo tak zakładali, że to właśnie pijany kierowca spowodował tak ciężki wypadek, ale przede wszystkim chcą wiedzieć, jak doszło do tak rozległego pożaru tego samochodu, ponieważ, czego wam wcześniej nie powiedziałam, kiedy straż pożarna przyjechała na miejsce tego e, wypadku, to nawet nie była w stanie stwierdzić, co tak naprawdę się pali, ponieważ samochód stał w tak e, dużym ogniu i wzbijały się z niego kłęby dymu, które zajęły stojące obok drzewa, więc ten pożar był bardzo dotkliwy i, i groźny. Było go też widać z kilku w ogóle sąsiadujących wsi i okazało się też w toku tego śledztwa, że straż pożarną wezwał nie człowiek powiadomiony przez Gabriela, ale w ogóle jakiś właśnie mieszkaniec pobliskiej wsi, który zauważył te kłęby dymu i ognia e, i ten wypadek i tak samo jechał też jakiś właśnie kierowca tą, tą samą drogą zobaczył ten ciężki wypadek i powiadomił też straż pożarną. Śledczy badają pierwszą hipotezę, czyli ten wypadek, który spowodował pijany kierowca, zbierają wszystkie ślady osmologiczne, daktyloskopijne, biologiczne i resztę śladów kryminalnych, ponieważ sprawa jest przestępstwem. To jest spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, najprawdopodobniej pod wpływem substancji psychoaktywnej, na przykład alkoholu czy jakichś narkotyków. Jednak Policjanci badają też drugą hipotezę, która przychodzi im do głowy dopiero po kilku tygodniach, i dopiero ona ścina z nóg wszystkich. Kiedy śledczy sprawdzają wszystkie możliwości, okazuje się, że w dniu wypadku Gabriel był w Poznaniu, na targach. Potwierdzał to jego kolega z pracy, potwierdzały to różne paragony, na przykład za posiłki, bilety, które zostały wykupione. To śledczyk zaniepokoiło. Dlaczego więc nie był w tym poznaniu? Dlaczego chciał udawać, że w tym poznaniu jest? Śledczyk dziwi także fakt, że Gabriel. Zamiast wezwać pogotowie, straż pożarną czy policję z własnego telefonu, szedł wzdłuż drogi, i dopiero po kilkunastu, nawet być może kilkudziesięciu minutach, kiedy doszedł do jakichś zabudowań, tam został przez ludzi zaczepiony i zapytany, co się stało, i dopiero wtedy do tego wyzwania dochodzi. Mężczyzna mówi, że Podobno tym ludziom wtedy mówi, że nie ma przy sobie telefonu, jednak z ustaleń śledczych wynika, że ten telefon przemieszczał się razem z nim, miał go w kieszeni. I gdyby to nie był czerwiec, to jeszcze byłabym w stanie pomyśleć sobie o tym, że człowiek był w szoku, że pewnie miał kurtkę, jakieś warstwy odzieży, on po prostu mógł tego telefonu nie czuć. Ale to był bardzo ciepły i suchy dzień, więc zapewne miał koszulę, spodnie, taki telefon, nawet jeżeli to nie był smartfon, bo wtedy oczywiście smartfonów jeszcze nie było. To był wyczuwalny w kieszeni. Wszystkie podejrzenia policji, których jest już w tym momencie dużo, ponieważ wiele elementów z tej układanki, którą misternie sprzedaje Gabriel wszystkim śledczym i swoim bliskim dookoła, się po prostu nie zgadza. Co doprowadza do tego, że miesiąc po wypadku, że miesiąc po wypadku Gabriel zostaje zatrzymany. Co ciekawe, kiedy dowiadują się o tym jego teściowie, rodzice Elizy, w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, że to jest coś poważnego. Podejrzewają przede wszystkim, że ich zięć najprawdopodobniej jest na silnych lekach uspokajających. Po raz kolejny został wezwany celem jakichś wyjaśnień, złożenia jakichś wyjaśnień. Zapewne pod wpływem tych leków coś majaczył, bredził i to się nie spodobało śledczym, dlatego go zatrzymali. Ojciec twierdzi, że czy tak się spodziewa, że pewnie trafi do szpitala psychiatrycznego, tam mu wypłuczą żołądek, on dojdzie do siebie. I wtedy go zapewne wypuszczą. To zrozumienie dla niego w tej sytuacji wynika głównie z tego, że rodzice w tym czasie, rodzice Elizy, są pod silnym wpływem emocji i też bardzo przeżywają śmierć swojej córki, w związku z tym oni się posiłkują różnego rodzaju lekami uspokajającymi i wiedzą, jak bardzo otumaniające działanie te leki mają. Okazuje się jednak, że Gabriel nie był pod wpływem żadnych leków, tylko. Śledczych zaniepokoiły jego ciągłe zmiany w zeznaniach. Po pierwsze, mylił się co do tego, czy mylił się, no cały czas opowiadał inną wersję, co do tego, w jakim układzie siedzieli w samochodzie, w którym momencie doszło do zderzenia, jak ten samochód był prowadzony. Gabriel twierdził, że siedział na miejscu pasażera, a prowadziła Eliza. Ponadto Eliza z tego samochodu w jakiś sposób wyszła, to znaczy, kiedy przyjechała straż pożarna i pogotowie, Eliza była poza samochodem. Przy czym Gabriel właśnie twierdzi, że to on ją wyciągnął z tego samochodu, mimo że wcześniej twierdził, że drzwi były zablokowane i on nie mógł jej wyciągnąć, dlatego poszedł szukać pomocy w sąsiedniej wsi. Co jednak najważniejsze, policjanci robiąc zdjęcia Gabrielowi po wypadku odkryli, że sińce, które powstały od ucisku pasa bezpieczeństwa, kompletnie nie odpowiadały jego wersji. Ponieważ twierdząc, że siedział na miejscu pasażera, ślady i siniaki powstałe od pasa powinny prowadzić od prawego ramienia przez klatkę piersiową w dół do lewego biodra i tak samo potem przechodzić na prawą część e, poprzez brzuch do prawego biodra, jednak ślady Gabriela sugerowały ewidentnie, że siedział na miejscu kierowcy. Co więcej, w dalszych ekspertyzach, e, któremu został poddany samochód, z całkowitą pewnością wykluczono samozapłon. Przede wszystkim też e, tutaj grały rolę zeznania e, zarówno ratowników pogotowia medycznego, jak i strażaków, którzy próbowali ratować Elizę, że całe jej ciało pachniało benzyną, tak jakby musiała zostać nią polana. Do tego wszystkiego na policję zgłosił się świadek, który widział jak po wypadku jakiś mężczyzna, który odpowiadał rysopisowi Gabriela, próbował odpalić i odjechać z miejsca zdarzenia tym polonezem trakiem. Jednak w tym samochodzie w wyniku wypadku e, pękła chłodnica i widać było jak z tego poloneza wyciąga jakiś baniak wypełniony cieczą, a następnie polewa nim e, tego saata, Toledo, w którym uwięziona była Eliza. Przede wszystkim, też okazuje się, że samochód, ten polony strach, którym em, nieznany sprawca wjechał w samochód Elizy i Gabriela, został kupiony dzień wcześniej, dzień przed wypadkiem, na fałszywe dane. Kupującym był podobno mężczyzna z łodzi którego policja oczywiście szybko sprawdziła. I okazało się, że nikt taki w Polsce nie istnieje z takim numerem PESEL, z takimi danymi personalnymi. Więc jasne było, że ta umowa została sfałszowana że najprawdopodobniej ktoś kupił ten samochód podając fałszywe dane. Co więcej, pojawił się świadek była to kobieta, która była mieszkanką okolicznych wsi. I w dniu, w którym doszło do wypadku, dokładnie tego 17 czerwca po 17, jechała samochodem i zauważyła mężczyznę, który rozpaczliwie machał rękami na jednej z takich pobocznych ulic i bardzo ją prosił, żeby zabrała go gdzieś do jakiegoś miasta. Ona jednak zobaczyła, że on jest w jakimś bardzo dziwnym stanie, poza tym był mężczyzną. Dużo silniejszym pewnie od niej. Ona go nie znała, więc no, nie zabrała go. Ale miała takie wrażenie, że bardzo mu zależy na tym, żeby on jak najszybciej z tego miejsca, w którym się znajdował, zniknął. To by się pokrywało z tą wielką zagadką, jaką było to, że Gabriel bardzo starał się przekonać wszystkich na samym początku, że tego 17 czerwca będzie w Poznaniu na targach. Kiedy śledczy docierają do mężczyzny, który był poprzednim właścicielem tego pola zatraka, i przedstawiają mu zdjęcie Gabriela, ten od razu rozpoznaje w nim mężczyznę, który kupił od niego ten samochód. Wiemy zatem, że w tym momencie, zatem jasne było to, że Gabriel bezpośrednio stał za wypadkiem. Gabriel skonfrontowany z tymi faktami. Początkowo utrzymywał, że owszem, kupił ten samochód, tego Polonezatraka, który kosztował zaledwie tysiąc złotych i był w fatalnym stanie technicznym, a on kupił go tylko do wypadku, do którego chciał doprowadzić po to, żeby wyłudzić odszkodowanie za ten wypadek i otrzymać pieniądze, za które ułatwiej będzie mu jego żonie kupić dom i działkę. Podobno. Tak twierdził Gabriel, Eliza była o wszystkim y, powiadomiona i zgodziła się, żeby wziąć udział w tym procederze, w tym przestępstwie. To jednak nie miało zwyczajnie sensu, dlatego że Gabriel musiał nie zakładać tego, że Eliza powie w ogóle o tym, że jest z nim umówiona. Przecież gdyby planowali faktycznie taki wypadek, któremu miała niby ulec sama Eliza bez Gabriela, y, to utrzymywałaby przecież, że jej Mąż jest w tym momencie w Poznaniu, a koleżance i swojej matce powiedziała, że zaraz jedzie z mężem oglądać dom. W związku z czym, jeżeli miałaby faktycznie brać udział w takim e, szwindlu, to raczej trzymałaby się tej wersji, która zabezpieczała ich w jakiś sposób. Ciekawym jednak jest też fakt, że Gabriel snuł się po tych wsiach i szukał e, sposobu na ucieczkę z tego miejsca wypadku. A to było niezgodne z jego planami, ponieważ w jego genialnym, w jego oczywiście mniemaniu, planie miał mu pomóc jego najlepszy przyjaciel, który był poinformowany o tym, że tego dnia Gabriel będzie chciał y, spowodować. Y, Wypadek fikcyjny, znaczy no, wypadek faktycznie realny, ale sfingowany, w wyniku którego będzie mógł z autokasko otrzymać jakieś zadośćuczynienie. I ten znajomy miał go zwyczajnie w świecie z tego wypadku, z miejsca tego wypadku zgarnąć. I ten mężczyzna przyjechał na miejsce, w którym e, zderzyły się te dwa samochody. I kiedy zobaczył, co naprawdę tam się stało, że te samochody oba płoną i że w jednym z nich jest Gabriela. Nie chciał brać w tym udziału i z tego miejsca odjechał z piskiem opon, nie troszcząc się absolutnie o Gabriela, którego pozostawił samego na tej drodze. Jest więc jasne, że do wszystkiego, co spotkało Elizę, doprowadził Gabriel, angażując w to nie tylko siebie, ale też Swoich znajomych, ponieważ poprosił jednego kolegę po to, żeby udawał, że Gabriel w tym samym dniu jest w Poznaniu, dając mu swoją kartę bankomatową, kupując właśnie te bilety, żeby były jakieś zapisy gdzieś tam, że Gabriel faktycznie jest w Poznaniu. A do tego poprosił drugiego kolegę o to, żeby pomógł mu ym, uciec z miejsca rzekomo swingowanego wypadku. I to już były dwa zarzuty, które mogłyby zostać mu postawione i za które najprawdopodobniej poszedłby do więzienia. Ale z całą pewnością śledczy ustalają, że Gabriel doprowadził do śmierci Elizy i że było to zaplanowane działanie. I zyskują tę pewność wtedy, kiedy podczas przeszukania mieszkania Gabriela odkrywają kilka polis, które zostały wykupione dosłownie na kilka dni czy kilka tygodni przed tym wypadkiem i jak się też okazało, wszystkie z tych umów były sfingowane, to znaczy Podpisał je Gabriel podrabiając podpis Elizy. I łączna suma, na którą opiewały te wszystkie polisy, to było 600 tysięcy złotych. Więc niebotycznie duże pieniądze, nawet dzisiaj, a wtedy to już zupełnie, w 2004 roku. Dlatego sąd, dysponując tymi wszystkimi dowodami i wiedzą uzyskaną dzięki właśnie dowodom oraz ekspertyzom i przede wszystkim świadkom, wymierzył, czy przede wszystkim uznał Gabriela za winnego zabójstwa swojej żony, do tego dołączył jeszcze wyrok za sfingowanie umowy kupna sprzedaży tego samochodu, za sfałszowanie polis w imieniu żony, za też y, nakłanianie osób trzecich do składania fałszywych wyjaśnień oraz za y, próbę wyłudzenia odszkodowania y, za kolizję samochodową. I gdyby istniały wyroki łączne w Polsce, to pewnie dostałby. Y, Kilkaset lat, natomiast sąd wydał wyrok, e, wymierzył mu karę dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po 30 latach odbycia kary. W związku z czym e, ten wyrok zapadł w 2005 roku, w związku z czym Gabriel może się ubiegać za 15 lat o przedterminowe wyjście, ale oczywiście nie wiadomo, czy zostanie mu taka możliwość e, udzielona. Gabriel trafił do więzienia, jednak dramat rodziny przedłużył się jeszcze o, o kilka miesięcy. Dlatego, że nawet powstał o tym reportaż w dużym formacie albo w gazecie wyborczej, już teraz nie pamiętam, który mówił o tej historii też z perspektywy trochę innej. Z perspektywy pogrzebowej, dlatego że jak już powiedziałam na początku, Gabriel zajął się organizacją całego wydarzenia, zadecydował o tym, na jakim cmentarzu zostanie pochowana Eliza. Co prawda nie mieli zbyt dużego pola wyboru, dlatego że w Konstantynowie Łódzkim jest jeden cmentarz, ale on sam wybrał i kwaterę, i dzień pogrzebu i wszystko sam zorganizował. Wybrał też trumnę, właściwie tylko pozwalał rodzicom Elizy zadecydować, czy ewentualnie zatwierdzić ten jego wybór, ale na dobrą sprawę i tak nie mieli zbyt wiele do zadecydowania. I w pewnym momencie, kiedy gdzieś tam przy rodzinnym stole, tuż po jej śmierci i po pogrzebie, pojawiła się rozmowa na temat nagrobka, bo na początku oczywiście ten nagrobek nie powstaje, tylko jest usypana ziemia, tam są kwiaty. I wtedy Gabriel mówił o tym, że on chce, żeby tam był ciemny kamień, dlatego że Eliza mówiła, że zawsze chciałaby mieć ciemny kamień, co rodzicom wydało się wtedy bardzo dziwne, ponieważ kto w wieku 22-3 lat myśli o tym, żeby rozmawiać ze swoim partnerem o tym, jaki chce mieć nagrobek. Rozumiem jeszcze rozmawiać o śmierci, o tym co będzie kiedy umrzemy, ale czy naprawdę ktoś z nas wyobraża sobie trumnę, w jakiej zostanie pochowany czy nagrobek, jaki stanie na cmentarzu? Raczej nie. Wtedy rodzicom się to wydało dziwne, dopiero po kilku miesiącach wydało im się to po prostu strasznie Okrutne i wręcz nie smaczne, znaczy niesmaczne, wręcz okrutne. Sami w końcu postawili e, swoje córce pomnik, który był e, nie czarny, tylko był z takiego, czy jest takiego cegla, ceglastego, marmuru czy granitu. I na tym, na grobku widnieje jej panieńskie nazwisko, czyli Łopacińska. I pod tym nazwiskiem jest tylko malutka adnotacja z nazwiskiem pomężu. Nazwisko po mężu miała na e, S, na literę S. E, poniżej jeszcze jest napisana taka dedykacja od rodziców. E, Pozostaniesz w naszych sercach. Obok grobu też jest ławeczka, na której zarówno pan Marek, jak i pani Elżbieta często przesiadują. I nie byłoby w tej historii nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w momencie, w którym rodzice stawiali swojej pierworodnej córce nagrobek, co też wielu rodziców mówi, że to po prostu jest nie do tego, zostali rodzice stworzeni, żeby chować własne dzieci, co było dla nich bardzo trudne. Zadzwonił do nich proboszcz, czy tam ksiądz, który zajmuje się tym cmentarzem, i był bardzo niezadowolony z tego względu, że to oni stawiają ten nagrobek, ponieważ nie mają do tego prawa, żeby dysponować tym miejscem pochówku, dlatego że na wyłączną prośbę i na wyraźną prośbę Gabriela on zaznaczył, że tylko. Tylko on chce dysponować grobem swojej żony yy, i wyraził temu księdzu takie pragnienie i taką jakby deklarację, że on też po swojej śmierci chce spo spocząć w tym grobie wraz ze swoją ukochaną małżonką. Kiedy to usłyszeli rodzice Elizy po prostu byli zbulwersowani i nie chcą się pod żadnym pozorem zgodzić na to. Powiedzieli, że, że absolutnie nie, nie wchodzi to w grę, żeby ich córka brutalnie zamordowana ze szczególnym okrucieństwem przez swojego męża miała leżeć z nim wspólnie. W grobie. Ksiądz opiekujący się tym cmentarzem jednak absolutnie nie przyznawał rodzicom racji, więc wkroczyli oni na drogę sądową. I kilka miesięcy po pogrzebie Elizy sąd wydał taki, takie orzeczenie. W wyniku którego oczywiście przyznał rację rodzicom Elizy i wyraził kategoryczny sprzeciw wobec tego, żeby ofiara leżała ze swoim mordercą, ze swoim zabójcą w jednym grobie i przyznał formalnie prawo do opieki, czy właściwie no, tak jakby formalne prawo do tego grobu matce Elizy, pani Elżbiecie Łopacińskiej. Kiedy dowiedział się o tym Gabriel, bardzo się również zdenerwował. Napisał wtedy do sądu list i teraz przeczytam wam cytat z tego listu. Moją wolą jest spocząć po śmierci z żoną Elizą, czego ani wysoki sąd, ani nikt inny zabronić mi nie może. Poza tym, że jestem skazany na dożywocie, nadal jestem człowiekiem, pamiętającym codziennie o stracie żony. Z ustaleń śledczych wynika... Że Gabriel w wieku 31 lat, jako właściciel firmy z branży techniki grzewczej, który też był pracownikiem naukowym na Politechnice Łódzkiej, miał spore problemy finansowe, nie do końca jasnego pochodzenia. I to najprawdopodobniej rozwiązanie tych problemów było motywem jego zbrodni. Chciał po prostu zdobyć pieniądze za wszelką cenę za cenę życia swojej żony, które finalnie wyniosło około, wyniosłoby około 614 tysięcy złotych, bo te 14 tysięcy złotych wynikałoby z tego tytułu odszkodowania za wypadek w ruchu drogowym, a 600 tysięcy to kwota kilku polis wykupionych na życie Elizy. Dla rodziców Elizy natomiast wyrok nie jest żadnym pocieszeniem. Ojciec Elizy mówi, że dla niego Gabriel po prostu nie istnieje. On nie żywi do niego żadnych uczuć. Po prostu ten człowiek na tej planecie w jego życiu po prostu zniknął. Nie ma go na tej planecie. Nie używa jego imienia, nie mówi o nim mąż mojej córki, mój były zięć. Mówi o nim per on, używa tylko samych zaimków, co wydaje się taką dość Zrozumiałą reakcją. Matka Elizy jest w, pogrążona w olbrzymiej żałobie, oczywiście, no tak samo jak, jak jej ojciec. W jednym z wywiadów mówi takie łamiące serce zdanie, że. Ona powinna chodzić, oglądać swoje wnuki, a nie chodzić, zapalać świeczki na grobie swojej córki. Dzisiaj, w 2020 roku, Eliza miałaby 44 lata, najprawdopodobniej miałaby już tę garstkę dzieci, byłaby pewnie zapaloną żeglarką, cieszyłaby się życiem, być może mieszkałaby w jakimś domu. Niestety te wszystkie marzenia i plany, które miała, jako radosna, Zakochana, ufająca swojemu mężowi, kochająca swoich bliskich, otoczona miłością swoich przyjaciół i, i rodziców, i rodziny, e, kobieta zostały przez Gabriela okrutnie zabrane. Pozbawił marzeń też e, nie tylko samą Elizę, której odebrał życie, ale też bliskich, którzy pewnie wyobrażali sobie ją u swojego boku w swoim życiu. Okrutnym też wydaje się fakt, że Gabriel zdawał się absolutnie nie przejmować tym, co spotkało jego żonę, co mogłoby trochę świadczyć o tym, że przejawiał jakieś takie psychopatyczne e, skłonności. Ponieważ w żaden sposób nie zdradzał swoich prawdziwych takich zapędów, rodzice wręcz uważali go za takiego bardzo dobrego człowieka. Tak jak ojciec na początku powiedział, tak jak powiedziałem na początku, że ojciec Elizy twierdził, że on jest taką ciepłą kluchą, że właściwie niczego takiego powiedzmy spektakularnego nie można się po tym człowieku spodziewać. Co mi trochę nasuwa takie skojarzenia z serialem pod tytułem Dexter, w którym właśnie Dexter jako taki kliniczny psychopata starał się za wszelką cenę wtopić w, w, w otoczenie, w środowisko, nie zwracać w ogóle na siebie uwagi. Dexter był przecież bardzo przyjaznym, pomocnym sąsiadem, który po prostu chłonął jak kalka te wszystkie zachowania i takie rzeczy, których sam jako psychopata nie był w stanie poczuć i ich zrozumieć, tylko Właśnie mógł się ich nauczyć na blachy. Być może tak było w przypadku y, Gabriela. Na tym kończę dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Oczywiście proszę Was o to, żebyście uważali na siebie i żebyście też byli świadomi tego, że są ludzie, którzy mogą nam zrobić krzywdę. Tutaj trudno jest sobie. Mm, wyobrazić taką sytuację, w której Eliza mogłaby się uchronić przed własnym mężem, to wszystko wyglądało tak okropnie, tak okrutnie zaplanowane i tak kompletnie poza jej świadomością. Być może są jednak jakieś takie sygnały, które możemy wyłapać. Jeżeli je wyłapujemy u naszych partnerów, to bądźmy uważni, jeżeli wyłapujemy je u innych ludzi, na przykład u partnerów innych, naszych bliskich osób, to zwracajmy na to szczególną uwagę. I na koniec chciałabym jeszcze zatrzymać Waszą uwagę na moment, dlatego że chciałam Wam przypomnieć o tym, że na platformie Empik Go czeka na Was 8 odcinków specjalnej serii Piąta Nie zabijaj, Droga Pokres. Zapraszam Was serdecznie, wystarczy, że wejdziecie sobie w aplikację Empik Go i tam podczas rejestracji podacie kod, który uprawnia Was do 30 dni korzystania z tej aplikacji za darmo i z całej bazy, do której oczywiście Was ten kod upoważnia. Jest tam kilkadziesiąt tysięcy audiobooków i e-booków. Między nimi też jest oczywiście podcast Piąte Nie Zabijaj Droga po kres. Ten kod to droga30. Ważne jest też to, żebyście ten kod podawali podczas rejestracji nowego konta. Zapraszam was serdecznie do kolejnych odcinków oraz do wysłuchania właśnie tego podcastu na Epic Go. Do usłyszenia.